Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacyjne. Prawda o sytuacji w Polsce to strategia Beaty Szydło na jutrzejszą debatę w Parlamencie Europejskim. Tuż przed debatą w Strasburgu, w Warszawie, przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej odbędzie się protest przeciwko ingerowaniu Unii w wewnętrzne sprawy Polski. Choć niemal dwa miesiące dzielą nas od zakończenia kampanii parlamentarnej, jest nowy spot Prawa i Sprawiedliwości. Angażowanie zagranicznych polityków, proszenie ich o interwencję. Taki rachunek zapłacimy wszyscy. Stąd apel do opozycji o współpracę na arenie międzynarodowej. To szczególnie ważne przed jutrzejszą debatą o stanie polskiej demokracji na forum Parlamentu Europejskiego. Debata rozpocznie się o 16 i ma potrwać 90 minut. Jako pierwsi głos zabiorą przedstawiciele Komisji Europejskiej i Holandii, kraju, który sprawuje prezydencję. Później przewidziane jest wystąpienie polskiej premier. Nie zostały przekroczone ani złamane żadne zasady funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Chcemy, żeby Unia Europejska rozumiała, że Polska jako suwerenne państwo ma prawo podejmowania, tak jak każdy kraj członkowski Unii Europejskiej, decyzji wewnętrznych, które służą obywatelom. Strategia na jutro jest prosta. Beata Szydło będzie mówić prawdę o Polsce. Mówi minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Nie ma co szukać jakichś skomplikowanych, zawiłych scenariuszy. My mamy w ręku ten jeden argument zasadniczy. Myślę, że fakty działają na korzyść Polski. Po polskiej premier głos zabiorą kolejno reprezentanci wszystkich 8 europejskich frakcji. Potem w drugiej turze przewidziane są wystąpienia polskich eurodeputowanych. Pytanie, jak zachowają się jutro polscy eurodeputowani należący do opozycji. No my chyba wiem, jak jest w Polsce, bo chyba na co dzień polscy parlamentarzyści, a także europosłowie, którzy są bardzo blisko polskich spraw, dostrzegamy i widzimy, jak wygląda sytuacja. Uchwalane są ustawy, które są niezgodne z konstytucją. To poseł Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej i Marek Jakubiak z klubu Kukiz 15 zdecydowanie przestrzega przed nierozważną postawą w trakcie jutrzejszej debaty. I waszą partią jest Polska Rzeczpospolita i koniec gadania. No, macie interes narodu reprezentować, a nie swoje partykularne interesy. Trzecia runda debaty to ponownie głos dla polskiej premier. Beata Szydło będzie miała możliwość odpowiedzi na ewentualne pytania i ostateczną szansę na rozwianie wątpliwości. Szef MSZ Witold Waszczykowski jest dobrej myśli przed jutrzejszym spotkaniem w Strasburgu. Polska może to wyjaśnić i zamknąć sprawę, natomiast tłumaczymy, że jest wiele problemów w tej chwili, które wymagają wyjaśnienia wokół Europy i w samej Europie. Każda taka debata niesie ze sobą szanse, ale jednocześnie zagrożenia, zauważa politolog profesor Arkady Żegocki. Tym bardziej, że już jesteśmy w Unii nacenzurowanym. Warto byłoby wykorzystać tę debatę do początku ofensywy medialnej, informacyjnej, wizerunkowej, no takiej, która spowoduje, że wreszcie w krajach Europy Zachodniej Polska i nasz region będzie znacznie bardziej obecny w świadomości i w działaniu poszczególnych osób. Przed debatą zaplanowane są spotkania premier Szydło z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem oraz polskimi eurodeputowanymi. A debata z Parlamentu Europejskiego w telewizji trwa. Początek jutro o godzinie 16. Prezydent Polski Andrzej Duda gościł dziś w Brukseli. Spotkał się z szefem Rady Europejskiej, sekretarzem generalnym NATO oraz dowódcą sił sojuszu w Europie. Spotkanie prezydenta Polski z szefem Rady Europejskiej trwało dwa razy dłużej niż planowano. Prezydent Andrzej Duda i Donald Tusk dyskutowali o wyzwaniach Unii oraz jej problemach. Unia potrzebuje jedności, z której od lat korzysta również Polska, podkreślił prezydent. Chcemy, żeby ta wspólnota była jak najbardziej ze sobą związana po to, żeby budować konkurencyjność, ale jednocześnie z zachowaniem suwerenności, aby Europa była Europą państw narodowych. Donald Tusk zapewnił po rozmowie z prezydentem Polski, że ma bardzo podobne poglądy, między innymi na temat bezpieczeństwa energetycznego wspólnoty oraz sprawy renegocjacji członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii. Polski interes, polska przyszłość, polskie bezpieczeństwo zależy w olbrzymim stopniu od tego, jak zwarta, spójna i solidarna będzie cała Unia Europejska. Obaj politycy skrytykowali projekt Nord Stream 2. Ma on nie tylko charakter polityczny, ale jest również niezgodny z prawem europejskim. Podważa solidarność energetyczną w ramach Europy,
uderza w bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale także i Ukrainy, Słowacji i innych krajów. Prezydent Andrzej Duda odniósł się także do ostatnich krytycznych wypowiedzi unijnych polityków i urzędników, a także zagranicznych mediów na temat sytuacji w Polsce. Ja apeluję o stonowanie dyskusji. Ja apeluję o to, żeby była to prawdziwa debata, aby był to prawdziwy dialog i na taki dialog liczę. Dialog chłodny i spokojny. Dialog w oparciu o fakty rzeczywiste, a nie fakty wykreowane medialnie, które z rzeczywistością nic wspólnego nie mają. Donald Tusk stwierdził, że unijni oraz polscy politycy powinni się powstrzymać od przesadzonych wypowiedzi. Zdementował także informację, że sprawa Polski będzie tematem najbliższego unijnego szczytu. Nie musimy szukać wrogów w Brukseli. Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś również z sekretarzem generalnym NATO. Jens Stoltenberg podkreślił, że Polska jest silnym i bardzo zaangażowanym sojusznikiem. Dodał, że NATO stoi przed poważnymi wyzwaniami. NATO musi odpowiedzieć na bardziej asertywne zachowanie Rosji, która prowadzi znaczące wzmacnianie swojego potencjału militarnego blisko granic sojuszu. Jednocześnie musimy odpowiedzieć na zamęt, niestabilność i przemoc na południu. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że NATO musi być gotowe odpowiedzieć na wszystkie zagrożenia. NATO musi być żywe. NATO musi reagować na zmieniającą się sytuację. Mało NATO musi patrzeć w przyszłość. Oto Polska będzie zabiegać na szczycie sojuszu w Warszawie. Chcemy, żeby był szczytem decyzyjnym, czyli żebyśmy rzeczywiście podjęli na tym szczycie precyzyjne decyzje dotyczące wzmocnienia potencjału obronności i odstraszania, bo to jest kwestia dzisiaj najistotniejsza. Sekretarz generalny NATO wyraził nadzieję, że po szczycie w Warszawie obecność NATO w Polsce będzie silniejsza niż dotąd. Zdaniem prezydenta Polski NATO nie może zaniechać dialogu z Rosją, musi on odbywać się jednak w prawdzie i z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Sojusz powinien także otworzyć się na nowe państwa. Prezydent Polski spotkał się także z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Filipem Bredlowem. Polska jest wspaniałym i silnym sojusznikiem, który ma bogatą historię, a także wnosi wkład w nasze wspólne bezpieczeństwo. Polska 8 i 9 lipca będzie gospodarzem szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Warszawie będą gościć najwyżsi przedstawiciele państw członkowskich. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym. Kultura ma być dla wszystkich, nie tylko dla elit, ale z kolei kultura masowa powinna być ubogacana wartościami wyższego rzędu, deklaruje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister Piotr Gliński zapowiada także zmiany strukturalne w swoim resorcie. Konkurs Chopinowski. Najważniejsze wydarzenie kulturalne ubiegłego roku było transmitowane tylko w niszowych stacjach. To ma się zmienić. Zmieni się też poziom polskiego filmu. Z oddzielnego budżetu będą finansowane produkcje historyczne. To jeden z najważniejszych priorytetów ministra kultury. Ten projekt realizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, ze środowiskami filmowymi o różnej opcji czy wrażliwości ideologicznej, z wykorzystaniem naszych instytucji resortowych. To pomysł od wielu lat zgłaszany przez część środowisk artystycznych i intelektualnych, przypomina Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika. Cieszy mnie bardzo również, że pan profesor Piotr Gliński zapowiedział, iż priorytetowo także będą potraktowane sprawy naszej historii, naszych wielkich bohaterów, którzy znajdą swoje miejsce w filmach, które będą finansowane właśnie i w tym kierunku realizowane. Wicepremier Piotr Gliński chce skupić większą uwagę na zapomniany właściwie przez poprzednie władze obszar działań resortu na dziedzictwo narodowe. I tak na przykład powstanie nowy program Niepodległa 2018 związany z rocznicą stulecia polskiej niepodległości. Po latach przestoju powstanie wreszcie Muzeum Historii Polski, które ma być otwarte w listopadzie 2018 roku obok Muzeum Katyńskiego i Muzeum 10 Pawilonu. Chcemy tam stworzyć na Cytadeli Warszawskiej wielki projekt takiego parku muzeów. Jednocześnie będzie budowane Muzeum Wojska Polskiego, a w związku z tym ono się wyprowadzi z tego skrzydła Muzeum Narodowego i Muzeum Narodowe odetchnie, bo będzie mogło powiększyć trochę swoje możliwości.
wystawiennicze. Transparentność nowych projektów ma pomóc Polakom przeżywać tak zwany pozytywny snobizm kulturowy, to znaczy potrzebę bywania w placówkach kultury i poznawania tej kultury. Kultura jest przecież niezbędna, aby integrować społeczeństwo i państwo. Idea, żeby przywracać tę przeszłość w postaci nowoczesnych muzeów, jest jak najbardziej słuszna i na pewno dzięki temu młode pokolenia będą mogły bardzo szybko docenić wartość bycia Polakiem i tożsamości polskiej. Odzyskiwanie dumy narodowej będzie trudne bez zaangażowania wielu środowisk patriotycznych. To różne stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające w całej Polsce od wielu lat wypełniały funkcje, które zaniedbywało państwo. Jak choćby Fundacja Niepodległości z Lublina od kilku lat organizuje festiwal filmów dokumentalnych Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Uważamy też, że powinien być stworzony jakiś system dotowania czy wspierania małych kin studyjnych, żeby one mogły prezentować bardziej ambitne filmy, takie, które nie mają potencjału komercyjnego albo niewielki potencjał komercyjny, a są potrzebne. Ministerstwo zapowiada, że właśnie kulturę obywatelską będzie dofinansowywać szczególnie, a więc uniwersytety ludowe, domy kultury i wszelkie wartościowe inicjatywy oddolne. Ogólnopolska Organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej włącza się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Dziś w tej sprawie w Kurii Metropolitalnej w Krakowie zostało podpisane specjalne porozumienie. Jego sygnatariuszami byli ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski i prezydent organizacji Andrzej Malinowski. Porozumienie dotyczy współpracy organizacyjnej, merytorycznej i promocyjnej. Do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pozostało zaledwie 200 dni. Dla organizatorów, którzy spodziewają się nawet 3 milionów pielgrzymów, to ogromne wyzwanie logistyczne. Dlatego w przygotowania do tego wielkiego wydarzenia włączyła się Ogólnopolska Organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, która zrzesza ponad 10 tysięcy firm. Dziś prezydent organizacji Andrzej Malinowski podpisał z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, metropolitą krakowskim, umowę dotyczącą współpracy. Każde duże wydarzenie o skali międzynarodowej daje nam możliwości dodatkowej promocji Polski. Wbrew pozorom nie jest ważne promowanie konkretnego towaru, bo jeśli ten towar jest promowany, a przede wszystkim jest promowany w kontekście tej najważniejszej marki, jaką jest Polska. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz podkreśla, że współpraca będzie na pewno bardzo owocna. Zainteresowanie Światowymi Dniami Młodzieży jest bardzo duże. Pracodawcy zyskują przebicie do świata, aby pomóc ze strony pracodawców, ponieważ tutaj będzie obecny cały świat. A przebicie się do świata współczesnego nie jest takie łatwe. Poprzez kontakty personalne z delegacjami z tego świata mogą poszczególne firmy utorować sobie drogę. Światowe Dni Młodzieży to zapoczątkowane przez świętego Jana Pawła II spotkanie młodych katolików z całego świata. Polska po raz drugi będzie gospodarzem tego wielkiego wydarzenia. Poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 roku w Częstochowie. Na murach Bazyliki Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie pojawiły się antychrześcijańskie napisy po hebrajsku. To kolejna profanacja przypisywana żydowskim ekstremistom. Ojcowie benedyktyni opiekujący się świątynią zaapelowali do władz o większą ochronę. Położona na górze Syjon Bazylika Zaśnięcia Maryi Panny tworzy jedną całość z klasztorem benedyktynów. Opactwo w poprzednich latach często było celem wandali. Tak stało się też w ten weekend. Jak przekazała rzecznik miejscowej policji, wśród haseł napisanych na murach bazyliki były groźby przemocy, slogany obrażające Pana Jezusa i wezwanie, by chrześcijanie szli do diabła. Benedyktyni z Dormitio skrytykowali izraelskie władze, które po podobnych zajściach latem 2013 roku zapowiedziały instalację kamer monitorowych. Niestety, do dziś nie spełniono tych obietnic. Policja pracuje nad wykryciem sprawców. Angela Merkel nie planuje zmieniać polityki wobec imigrantów, informuje jej rzecznik. Tymczasem były premier Bawarii zarzuca kanclerz, że swoją polityką migracyjną niszczy Europę. W ciągu minionych kilkunastu miesięcy do Niemiec przybyło ponad 1 100 000 migrantów. We had
Codziennie mamy napływ średnio 3200 osób. Niestety wraz z napływem obcych kulturowo przybyszów pojawiły się poważne problemy. Kilkaset kobiet z kilku miast zgłosiło przypadki kradzieży wyzwisk oraz molestowania seksualnego. Władze niemieckiego miasta Bornheim zakazały mężczyznom ubiegającym się o azyl w tym mieście wstępu na basen miejski. Stało się to po tym, gdy kilka kobiet zgłosiło przypadki molestowania. Chodzi o molestowanie seksualne i zaczepianie kobiet na basenie przez grupy młodych mężczyzn, które zmusiły panie do opuszczenia pływalni. Jak wskazuje ekspert do spraw bliskowschodnich dr Łukasz Federek, wielu migrantów wywodzi się ze społeczeństw, w których są inne mechanizmy ochrony kobiet niż w Europie. O ile w Europie na straży prawa stoi państwo, o tyle w społeczeństwach, z których przychodzą ci ludzie, bardzo dużo tych norm jest wymaganych nie przez państwo, ale poprzez tradycje i poprzez rodzinne związki i poprzez tak zwaną kolektywną odpowiedzialność. Ale te mechanizmy wobec przybyszów do Europy przestają działać. Ponadto europejski system karny jest często bezradny wobec ludności napływowej. Więzienia zamiast miejscami resocjalizacji stają się miejscami radykalizacji. Gdy patrzymy w dane biograficzne bardzo wielu zamachów, w tym także tych, którzy przeprowadzili ostatnie zamachy w Paryżu, widzimy, że wielu z nich miało epizod więzienny. Angela Merkel jest coraz bardziej krytykowana za politykę migracyjną zarówno w szeregach swojej partii CDU, jak i wśród koalicjantów CSU i SPD. Były premier Bawarii Edmund Stoiba uważa, że kanclerz niszczy Europę. Otwarcie na własną rękę we wrześniu granicy dla uchodźców było jego zdaniem ciężkim błędem i doprowadziło do kryzysu w Unii. Rosyjska waluta jest rekordowo tania. Rubel w stosunku do dolara jest najsłabszy w najnowszej historii Rosji. Za dolara Rosjanie muszą płacić 78 rubli. Od maja zeszłego roku cena dolara wzrosła w stosunku do rubla o ponad połowę. Dlaczego rubel jest taki tani? Eksperci wiążą to ze spadkiem cen ropy na rynkach światowych. Ropa staniała, bo Unia Europejska i Stany Zjednoczone zniosły sankcje wobec Iranu. Rublowi szkodzi też umacnianie się dolara w stosunku do innych walut. To efekt rosnących w USA stóp procentowych. Z powodu takiej ropy i słabego rubla rosyjski budżet może stracić 3 biliony rubli, czyli równowartość około 38 miliardów dolarów. Rząd nakazał już wszystkim resortom zmniejszenie w tym roku wydatków o 10%. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Nocą niemal w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy oraz krańcach południowych może poprószyć śnieg. Temperatura przeważnie w przedziale minus 8, minus 10 stopni. A jutro? Na pewno pojawi się więcej pogodnego nieba. Przed południem zachmurzy się na północy, w centrum, a także na wschodzie Polski. W Lublinie spadnie śnieg. Po południu pogodnie będzie już tylko na zachodzie, południu i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze nadal pochmurno. Na termometrach od minus 2 stopni na Pomorzu do minus 5 na Podlasiu. Jutro przewidziany jest spadek ciśnienia. Barometry w południe wskażą 1017 hektopaskali. A przed nami jeszcze prognoza pogody na kolejne dni. Zapraszam. W środę w pierwszej części dnia na ogół zachmurzenie duże i całkowite. Na zachodzie i północnym zachodzie prognozowane są okresowe opady śniegu. Po południu w całym kraju pojawi się dużo chmur. Na zachodzie i w centrum popruszy śnieg. Na termometrach maksymalnie od minus 7 stopni na północnym wschodzie do minus 2, minus 3 stopni na zachodzie i Pomorzu. W czwartek przed południem zachmurzy się na zachodzie i południu kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite i duże z okresowymi opadami śniegu. Po południu opady zaczną zanikać i wieczorem można się ich spodziewać tylko na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze przejaśnienia. Temperatura maksymalna przeważnie od minus 3 do minus 4 stopni.